Teoretycznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym naszym webinarze. Tematem dzisiejszego webinaru będzie moduł raporty Salesforce. Przede wszystkim chciałbym pokazać Państwu nowy widok systemu raportowania. Jest to odpowiedź na Państwa postulaty. Raporty zostały zgrupowane aktualnie w czterech modułach. Są one w tej chwili widoczne tutaj na ekranie. Mamy tutaj widok raportów wygenerowanych, raportów cyklicznych, raporty szablonów raportów oraz osobna grupa są to raporty dynamiczne. Także oczywiście o każdej z tych raportów będę za chwilkę opowiadał. Zwracam tylko Państwa uwagę, że w tym momencie mamy zmieniony układ całego modułu. Przede wszystkim chciałbym omówić zasady konstruowania raportów. Ostatnimi czasy u kilku klientów zauważyliśmy pewną prawidłowość, która związana jest z tym, że nie do końca niektórzy Państwo rozumieją, po co są grupy obiektów oraz obiekty. Punktów, odczytu punktów. I mam tutaj dwie zakładki. Są to grupy obiektów oraz obiekty. I teraz, jeśli chcemy robić raport dla grupy obiektów, w tym momencie wpisujemy na przykład grupę wszystkie obiekty bądź grupę konkretnych obiektów klienta. Natomiast jeśli chcemy zrobić, wpisane były zarówno grupa obiektów, na przykład wszystkie obiekty, i poniżej obiekt, na przykład obiekt ochrony fizycznej, i ten obiekt ochrony fizycznej w zamierzeniu osób konstruujących taki raport miał się znaleźć tylko i wyłącznie na tym raporcie. I działa to dwojako, to znaczy w tym momencie zostanie wygenerowany raport odczytu punktów dla obiektów, które są zarówno w grupie wszystkie obiekty, jak i dla tego konkretnego obiektu. Czyli reasumując, jeśli taki raport wyślemy na maila, klient dostanie raport odczytu punktów ze wszystkich obiektów z naszej firmy. W związku z czym zwracam tutaj uwagę na taką podstawową zasadę, jeśli chodzi o konstruowanie raportów. Grupę obiektów stosujemy dlatego, jeśli mielibyśmy na przykład klienta, który ma kilkanaście bądź kilkadziesiąt sklepów, mielibyśmy to te obiekty zgrupowane na przykład w grupę jednostki wojskowe bądź w grupę na przykład markety firmy X czy firmy Y i raz na jakiś czas musielibyśmy wysyłać na przykład raport do czytu punktów, raport uzbrojeń dla konkretnej osoby. Żeby nie powielać jednego raportu kilkadziesiąt razy i za każdym razem, kiedy dojdzie nam kolejny obiekt do listy dla danego klienta, w tym momencie wystarczy zrobić jeden raport, który będzie na grupę obiektów, na przykład markety firmy X. I jeśli dodamy obiekt do takiej grupy, ten obiekt znajdzie się i zdarzenia z tego obiektu, bądź odczyty punktów, bądź inne rzeczy, znajdą się automatycznie dla takiej konkretnej grupy obiektów. Innym przykładem jest na przykład raport typu brak komunikacji, gdzie możemy mieć grupę obiektów związaną z konkretnym serwisantem, czyli mamy w tym momencie serwisanta, który na przykład serwisuje na obiektu w Warszawie, inny serwisuje na obiektu w Krakowie, w Poznaniu, czy w jakimś innym miejscu. I w tym momencie robimy na przykład raport brak komunikacji dla grupy obiektów, powiedzmy serwis Warszawa. W tym momencie taki raport zostanie wysłany i wygenerowany tylko dla obiektów z tej konkretnej grupy. Natomiast jeśli oczywiście mamy tylko pojedyncze obiekty, uzupełniamy tylko i wyłącznie pole wybierz obiekty, nie może być jeden lub kilka obiektów, natomiast nie wypełniamy grupy wszystkie obiekty. No tak, tytułem wstępu. I teraz kolejna sprawa. Jeśli chodzi o raporty, najczęściej są to trzy możliwości wyboru raportów. Jest to raporty w formie plików CSV, plików Excela oraz w niektórych przypadkach są to w Excelu, LibreOffice czy innych tego typu tutaj programach, ale z PDF wiadomo, jest to gotowe do wyniku. Oczywiście Excel i PDF umożliwiają pewne modyfikacje bądź usunięcie bądź manipulacje w
pliku, który chcemy wysłać do klienta, a PDF, PDF w tym momencie naszej dotacji celów nie służy. I już teraz przechodzimy do samych raportów. Generalnie raporty są podzielone na takie trzy grupy, gdzie są to raporty jednorazowe, czyli jak sama nazwa wskazuje, mamy potrzebę wykonania raportu jeden raz. Możemy wygenerować sobie na przykład eksport obiektów raz na jakiś czas, bądź jakiś inny raport. Są to oczywiście szablony raportów, czyli są to gotowe, wcześniej przygotowane przez nas sobie szablony. Na przykład mamy tutaj powiedzmy raport z interwencji. Wyplikane mamy wcześniej tutaj, jakie mają być na przykład zakończenia obsługi dla robotów, wszystkie obiekty. Natomiast jeśli chodzi o szablon, czyli możemy sobie z takiego raportu bardzo szybko wygenerować konkretny raport, zapinając tylko tutaj w parametrach raportu konkretne ramy czasowe i dlatego, czyli na przykład bieżący tydzień, czy wczoraj, poprzedni tydzień, bieżący miesiąc, możemy sobie w tym momencie tak sobie. I oczywiście raporty cykliczne. Są to raporty, które chcielibyśmy, żeby SafeStart cyklicznie wysyłał do nas, bądź do klientów, czyli są to raporty typu raport o odczytu punktów, jakieś zdarzenia z wyjazdem ruchu, braki komunikacji, tego typu raporty, które chcielibyśmy, żeby zostały wysyłane do klientów, bądź do nas, bądź do pracowników, bez naszego udziału, bez na przykład codziennego, cotygodniowego klikania, jeśli chodzi o raporty. Omówię teraz kilka przykładowych raportów. Są to raporty najczęściej wykorzystywane. Natomiast które tutaj mamy w SafeStart. Oczywiście nie jest pełna lista raportów, pełną listę macie Państwo w systemie. Natomiast są to raporty, które naszym zdaniem tutaj wyczerpują w sporej części zapotrzebowanie na takie najczęstsze raportowanie zarówno w ochronie fizycznej, w ochronie wideo i ogólnie w normalnym monitoringu systemu sygnałów alarmowych. Pierwszym najbardziej popularnym raportem jest tutaj raport historia obiektu. I teraz co w takim raporcie możemy ustawić? Jest to oczywiście tak. Możemy ustawić grupę obiektów, bądź konkretne obiekty. Zaznaczamy te kolumny w raporcie. Obiekt, data, godzina konkretnego zdarzenia, rodzaj, opis. Ważna sprawa, możemy ustawić także maskę zdarzeń. Maska zdarzeń jest to powiedzmy coś takiego, co tutaj jest zawiera dokładnie. Czyli jeśli na przykład chcielibyśmy wysłać do klienta wszystkie na przykład tylko informacje o na przykład braku zasilania, w tym momencie możemy taką maskę zdarzeń wpisać. W tym momencie klient dostanie na raporcie tylko i wyłącznie zdarzenia, które zawierają w swojej nazwie brak zasilania. Więc jest to dosyć takie często stosowane. Zwracam uwagę, że tych masek może być kilka, czyli na przykład klient chciałby mieć raport, który na przykład jest tylko z uzbrojeń i rozbrojeń systemu, z innych zdarzeń nie. W związku z czym możemy wpisać uzbrojenie. Teraz zwracam tutaj Państwa uwagę na częsty błąd, który tutaj osoby tworzące taki raport popełniają. Mianowicie jest tutaj spójnik i. Uzbrojenie i rozbrojenie. Raczej nie występuje. Chciałbym być to w jednym zdarzeniu obydwa te słowa występowały. Oczywiście możemy tutaj użyć spójnika lub, czyli zdarzenie będzie zawierać słowo uzbrojenie, czyli w tym momencie na zdarzeniu znajdą się wszystkie uzbrojenia, lub zawiera słowo rozbrojenie, w tym momencie na raporcie znajdą się wszystkie uzbrojenia tego konkretnego systemu. I będzie wtedy na takim raporcie innych zdarzeń, typu braki zasilania, braki akumulacji. Najczęściej bywa, że czasem gdzieś tam coś takiego skoczy, mogę się tutaj może bardzo precyzyjnie jakby wysortować i wyfiltrować do sobie to, co chcielibyśmy, żeby klient konkretnie rzecz biorąc dostał. Jeśli sobie tutaj dodamy kolejną rzecz, czyli na przykład lub zawiera powiedzmy alarm, w tym momencie oczywiście wszystkie zdarzenia, które mają uzbrojenie i alarm będą dostawać. Kolejna rzecz, co tutaj możemy
Oczywiście tej maski możemy nie zakładać. Możemy tej maski oczywiście nie zakładać. W tym momencie możemy także wyfiltrować rodzaje zdarzeń. Po alarmie krytycznym, ostrzeżeniu, powiadomieniu bądź informacji. Kolejna sprawa, którą tutaj dosyć często rzucamy, są notatki operatorów. Wtedy wszystkie rzeczy, które widzi na patrol, czy wpisze operator, znajdą się w tym raporcie. I tutaj uwaga, taka dosyć istotna, rzeczy, które byśmy chcieli, żeby klient nie widział, bo w tym momencie trzeba sobie taki raport przejrzeć i do sprawy w jakiś tam sposób konkretnie, żeby biorąc, pomagać. Ostatnia sprawa, to jest oczywiście typ plików do wygenerowania. Zachęcam oczywiście do pliku Excel, są one już wstępnie podrobione. Tyle. Kolejna sprawa, na samym dole, to jest tutaj część wspólna dla wszystkich raportów, w kolejnym będę tego omawiał. Możemy sobie tak wysłać raport na mój adres e-mail. Jeśli ja chciałbym, żeby ten raport szedł tylko i wyłącznie do mnie, na mój adres, na którym loguje się system, nie muszę tutaj wpisywać kolejnego adresu swojego adresu e-mail. Natomiast jeśli byśmy chcieli, żeby powiedzmy tutaj ten adres oprócz mnie, ten raport szedł na przykład do powiedzmy Krzysztofa Ciesielskiego, Ciesielski na przykład i tak dalej, czy do konkretnej osoby, powiedzmy Mariusz Zarzycki i tak dalej. No, wpisujemy generalnie tutaj adresy oddzielone stacją, średnikiem lub przeciwnikiem. W tym momencie ten jeden raport powoduje relewanie zostanie wysłany do kilku osób. Kolejna sprawa. Tutaj akurat, jeśli chcielibyśmy zrobić raport dla większej liczby obiektów i byłby to na przykład raport o dojazdach patrolu czy o innych rzeczach, możemy sobie zrobić coś takiego jak ukryj obiekty bez danych. Chodzi o to, że w tym momencie, jeśli mamy opcję ukryj obiekty bez danych, pojawią nam się na takim raporcie tylko obiekty, gdzie konkretne zdarzeń na przykład z dojazdem grupy i nie w momencie na raporcie będziemy mieć 2000 obiektów, które w zasadzie będą w większości puste. Natomiast ta opcja służy nam do bezpiecznego odfiltrowania wszystkich zdarzeń, wszystkich obiektów, w których takie konkretne zdarzenia nie wystąpiły. Czyli na przykład w przypadku raportu o dojazdach w grupie integracyjnej w tym momencie będziemy mieć tylko i wyłącznie obiekty, które z jakiegoś, gdzie grupa integracyjna była na miejscu i została odpowiednio zdarzenie z takiego obiektu utworzony. Jeśli identyfikator obiektu, to nam też dobra, dodatkowa kolumna z identyfikatorem obiektu SafeStarze. Jest tutaj, to jest najpopularniejszy chyba raport, który jest w SafeStarze stworzony. Taki raport wygląda sobie w taki sposób. Mamy tutaj historię obiektu. Stworzymy sobie w Excelu. W tym raporcie mamy oczywiście nazwę obiektu dla potrzeb tutaj prezentacji. Także mamy tutaj oczywiście właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej, notatki operatora, rozpoczęcie, zakończenie obsługi zdarzenia, weryfikacja obrazu z kamery obiektu, w tym momencie się pojawia tam też na tym raporcie. To jest pierwszy etap. Drugi raport jest to raport sygnałów. Dosyć często stosowany też przez Państwa, to znaczy klient w umowie ma po prostu zastrzeżenie, że co miesiąc czy co dany czas chciałby dostawać określony raport. W tym momencie możemy sobie taki raport wygenerować, możemy ustawić też taki raport jako raport cykliczny, wysyłany ostatniego dnia miesiąca, pierwszego dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Tutaj w raporcie sygnałów wprowadziliśmy też ostatnio pewne restrykcje, mianowicie są to takie restrykcje, gdzie możemy z całego miesiąca wygenerować tylko raport tylko i wyłącznie dla jednego konkretnego obiektu, natomiast nie możemy dla całego miesiąca wygenerować raportu na przykład z grupy wszystkie obiekty. Dlaczego? Ponieważ często zdarzało się, że ktoś właśnie ustawiał sobie grupę wszystkie obiekty, po czym poniżej konkretny obiekt i klikał wygeneruj z całego miesiąca. Powodowało to generalnie próbę wygenerowania
wysyłając różne komunikaty. W tym momencie taki raport miałby dosłownie miliony raportów. Oczywiście nie ma to żadnego problemu sensu, więc tutaj w tym momencie, jeśli mamy raport na grupę obiektów, to on może być wygenerowany z jednej, natomiast jeśli mamy tutaj raport z konkretnego obiektu, możemy sobie ustawiać tutaj je pewnie się maksymalne okres raportu 30-30. Także tutaj mamy kolejny raport. Nowym raportem, który pojawił się dosłownie tydzień temu, jest raport Karta Obiektu. Kilkoro z Państwa prosiło nas o taki raport, gdzie mogliby taki raport po wpisaniu w sejsa wydrukować, gdzie znalazły wymienione, czyli na przykład osoby upoważnione, harmonogramy, powiedzmy takie istotne rzeczy, opis obiektu, opis wyjazdu. On potwierdza zgodność tych danych, ewentualnie zmienia dane i przysyła nam zaktualizowany załącznik do umowy, który nazwaliśmy karta obiektu. W karcie obiektu oczywiście możemy tutaj zrobić sobie tutaj taki raport dla grupy, dla konkretnego obiektu. Oczywiście możemy zrobić też tutaj dla grupy obiektów, tutaj akurat nie ma żadnego problemu. Są pewne kolumny, są to pewne grupy danych. Są to dane podstawowe, osoby do kontaktu, harmonogramy, strefy, które w tym momencie w sejstarze mamy w obiekcie, informacje dodatkowe, zaraz pokażę, podpis klienta i ewentualnie urządzenia. Taki raport wygląda w taki sposób. Tutaj mamy aktualnie tylko i wyłącznie PDF-a. Zawiera taki raport Państwa logo, karta obiektu. Tutaj mamy te powiedzmy grupy, czyli mamy nazwę obiektu, są to nazwa obiektu, identyfikatory, które mamy wpisane, może być to jakiś numer obiektu, jakiś, no coś, co Państwo jego znacznie identyfikuje, tam obiekt. Adres, początek monitorowania, opis lokalizacji obiektu, współrzędne obiekty, szerokość i długość geograficzna. Tutaj oczywiście dla ułatwienia zaznaczone jest, czy to jest północna, południowa, wschodnia, zachodnia, więc jakby dla tych oszczędników bardzo często ludzie niekoniecznie wiedzą, co to jest szerokość i długość geograficzna. Więc jakby tutaj mamy możliwość oczywiście wpisania tych parametrów. Tutaj mamy dalej opis obiektu, gdzieś coś, co powiedzmy mamy w samym zapisarze, ja może tutaj wyświetlę w międzyczasie sobie edycję tego obiektu i będziemy może porównywać. Przypisane do obiektu. W większości oczywiście telefony do obiektu. Telefony do obiektu oraz czy zdarzenia mogą być odwoływane przez sejstarze. I tutaj mamy tak samo to co mamy w sejstarze, czyli przez każdego użytkownika aplikacji. Możemy oczywiście tylko przez osoby kontaktowe, jest to też tutaj wprost napisane. Kolejną grupą są to osoby do kontaktu, imię, nazwisko, adres, funkcja w obiekcie, jeśli byłaby taka osoba tutaj przypisana, telefony, hasło i hasło pod przypisem. Tutaj ważna uwaga, nawet jeśli będziemy mieć ustawione hasło, to w tym momencie po prostu wpisać hasło, bądź wiedzieć generalnie, że coś powiedzmy. Takiego jest, bo często ludzie niekoniecznie się orientują, że mogą mieć na przykład hasło odwoływania pada. Kolejną jakby tutaj rzeczą są harmonogramy obiektu. W samym obiekcie oczywiście mamy możliwość przypisania tutaj jest harmonogramicznych harmonogramów, więc harmonogramy obiektu też tutaj mamy na przykład godziny pracy obiektu, analityka, bo takie dwa harmonogramy przypięte, w związku z czym mamy tutaj te harmonogramy ustawione. Kolejna rzecz są to nazwy stref przypisanych w sejfstarze do konkretnych urządzeń. Nie mamy tutaj sygnałów wybrających, nie wybrających. I kolejna rzecz są to dane dodatkowe, na przykład instalator obiektu, typ nadajnika, kod instalatora. Już jest to tam na samym końcu. Tutaj jest też, jeśli zaznaczamy sobie na płatkę informacje, tutaj te informacje widzimy normalnie w konsoli, czyli jest tutaj na przykład informacja dla grupy interwencyjnej, czy wszystkie informacje, które tutaj dopiszemy. Tutaj oczywiście też ważna uwaga, żeby nie wpisywać
żeby nie wpisywać tam no, specjalnie różnych ciekawych rzeczy, ani nie długo, bo nie może to sobie zauważyć. I na samym końcu możemy włączyć tutaj właśnie podpis, potwierdzam zgodność danych, miejscowość, data, podpis, czyli koniec końców możemy coś takiego wydrukować, jak powiedziałem, wysłać ewentualnie z fakturami na przykład klientowi. Jeśli się to zgadza, to klient podpisuje, odsyła i w tym momencie mamy aktualne dane. To jest kolejny raport, który w ciągu tygodnia mamy kolejny raport. Stworzonym jakby dla potrzeb serwisowych, ponieważ dosyć często monitorowania ustawiane są informacje na temat braku komunikacji z nadajnikiem w postaci alarmu, który wyskakuje dyżurny. Natomiast dyżurny, który ten, tą stację monitorowania obsługuje, jeśli jest to pora nocna najczęściej, oczywiście nic z tym raportem czy z tą wiedzą nie robi, czeka do rana, się pojawi się serwisa, w tym momencie w jakiś sposób to informuje. Tutaj mamy jakby właśnie ten raport, który bardzo, no może nie bardzo często, ale dosyć często zastępuje informacje o brakach komunikacji generowanych przez konkretny nadajnik. Tak, tutaj tak jak wcześniej mówiłem w wstępie, możemy sobie ustawić, że będzie to wszystkie obiekty, to też zadziała, ale możemy sobie to podzielić, tak jak powiedziałem, czyli serwis centrami geograficznymi w jakiś inny sposób. Teraz, jeśli dalibyśmy sobie tutaj wyjąć wszystkie obiekty, mamy dalej, kolejny raport, obiekt, urządzenie, data, dni, godziny, jakiś identyfikator. Kolejną opcją poniżej jest taka opcja, która się nazywa sprawdzać komunikację dla całego obiektu. Jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, to w momencie, kiedy na obiekcie będziemy mieć kilka nadajników, nie wiem, to komunikowane jest na przykład radio, ewentualnie GPRS, to w tym momencie, jeśli taka fiszka zostanie tutaj zaznaczona, będziemy mieć na raporcie pokazane tylko obiekty, które z żadnego nadajnika na obiekcie nie przysłały sygnałów. Jeśli chociaż jeden z tych nadajników będzie działać, w tym momencie taki nadajnik nie znajdzie się na tym raporcie. Ukryj urządzenia, które nigdy nie nadawały, tutaj też ukłon w stronę Państwa, którzy dosyć często wrzucają sobie obiekty, na przykład tor rezerwowy, jest to na przykład tor SMS-owy i te SMS-y nigdy nie przychodziły z takiego obiektu, jest to osobne urządzenie, natomiast standardowo na przykład leci GPS. Jeśli powiedzmy urządzenia, które nigdy nie nadawały, czyli taki tor awaryjny nigdy nie został wykorzystany, to rzeczywiście w tym momencie nie zostanie wczesnym. Teraz tutaj kolejna sprawa, to jest ile ten brak komunikacji powinien trwać, mianowicie mamy tutaj możliwość 6 godzin, 8 godzin, mianowicie i tak też w kilku firmach tutaj ustawione, mianowicie jeśli mamy grupę wszystkie obiekty i na przykład nie mamy komunikacji ponad 24 godziny, wtedy taki mail idzie do serwisanta, na 12 godzin to już jest Państwa jakby tutaj decyzja, zależy jak często macie ustawione Państwo testy, jak są skonstruowane umowy z klientami, ale taki mail tutaj nazwijmy to z tej pierwszej grupy czasowej, może iść oczywiście do serwisanta konkretnego, zajmującego się konkretnym obiektem, bądź do kierownika i ten taki raport zostaje wygenerowany. Natomiast dosyć często jest robiony kolejny raport dla grupy, wtedy na przykład wszystkie obiekty i ten raport jest na przykład tutaj ponad 7 dni. No i gdzie on idzie? No oczywiście do prezesa, właściciela, bądź już jakiegoś tutaj dyrektora działu technicznego, który jakby ma władzę, żeby nieco poprosić serwisarka, że jeśli obiekt nie działa. Także tutaj tak to wygląda, jeśli chodzi o ten raport. Mam tutaj raport z braku komunikacji, też oczywiście pokażę, jak taki raport wygląda. O, tutaj mamy raport braku komunikacji, no i tutaj mamy, kiedy była data ostatniej komunikacji, ile dni, ile godzin upłynęło od czasu, kiedy ostatnio. Oczywiście tutaj mamy podobny raport
podobny raport w Excel. Także tutaj mamy akurat dwie możliwości. Także to jest jakby ten raport. Myślę, że też zastosowanie tego raportu jest dosyć jasne. Jest to dosyć często i chętnie stosowany raport właśnie zamiennie, jeśli chodzi o braki komunikacji. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj jakby u nas taką powiedzmy właśnie szkołę, że to jest nieco co odciąży dyżurnego, zwłaszcza w tym, że dyżurni w tym momencie są zajęci na przykład wideoodporami czy innymi rzeczami. I tak ten temat jakby jest przekazywany z reguły rano serwisantowi, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taki raport cykliczny ustawić codziennie na przykład o godzinie 7:30 z rana i wysłać go od razu mailem do serwisanta. I w tym momencie serwisant wie, że jeśli jest to raport z godziny 8, to na pewno do godziny 8 komunikacja nie wróciła, więc nie musi dzwonić w tym momencie na przykład do stacji i zapytać, czy z tym obiektem wszystko jest w porządku i czy czasem no, coś się nie naprawiło samo. Także to jest kolejny jakby raport. Następny raport, który chcę Państwu pokazać, to jest raport. Ten raport też został stworzony na potrzeby tym razem wideoodchodów. Nie ma prawidłowości w wideoodchodzie, to jest taki też specjalny raport. I tutaj dla grupy obiektów bądź dla obiektów konkretnych. I tutaj w zasadzie mamy tylko tyle możliwości definicji. Dlaczego? Ponieważ w tym raporcie pojawią się nam rzeczy. Jeśli mamy wideo i naciśniemy tam czerwony przycisk, nie łapkę w górę, tylko czerwony przycisk, który oznacza, że coś było nie tak w czasie tego wideokodu, to w tym momencie wygenerowany zostanie nam plik Excela. Teraz ten plik Excela wygląda w taki sposób. Ze skutkiem negatywnym wykonano akcję jest w tym raporcie. Mianowicie tutaj mamy załączone miniaturki konkretnych zdjęć z konkretnej sytuacji i jest to rzut ekranu zrobiony w momencie kliknięcia przez operatora tego właśnie czerwonego przycisku. Tutaj jak widać, no oczywiście są tutaj swojego obiektu jak i screeny, ale to często zdarza się oczywiście tak, że ktoś tutaj pyta i widać w tym momencie na przykład siedzącego oczywiście na kamerze pająka, bądź w ogóle nie ma obrazu. Także tutaj bardzo łatwo nam taki raport pokazuje ewentualnie stan techniczny, czy stan kamer na obiekcie i to, co powiedzmy dyżurny. Wiemy, co ewentualnie na obiekcie jest prawidłowo właśnie. Zadają się oczywiście screeny, gdzie tutaj mamy na przykład budowę, natomiast stoi na samym środku koparka i centralnie jest na przykład łyżka koparki w kadrze. Także oczywiście tutaj zależy wszystko od Państwa procedur. Kolejnym raportem, też, który tutaj sobie pomówiłem, został stosunkowo niedawno tutaj zrobiony, ponieważ w tym raporcie mogą znaleźć się wszystkie zdarzenia związane z okonami wideo bądź z alarmami, które generują w jakiś sposób stop klapkę i automatyczne zdjęcie do zdarzenia. Najczęściej w tej chwili, jeśli Państwo ustawiacie sobie wideokody, to jest tam możliwość w samym wideokodzie ustawienia takiej opcji, która tutaj jest stop klapki dla każdej akcji. Znaczy to, że zarówno kliknięcie tej łapki w górę, jak i łapki w dół zapisuje zrzut ekranu konkretnego wideokodu. Teraz wygenerowanie tego raportu, mamy raport konsumowania wideo, spowoduje nam podobny widok jak w raporcie nieprawidłowości, natomiast będzie on ze wszystkimi tutaj stopklatkami, jeśli zdarzeń, które przesłał tutaj AIBOX i w tym momencie możemy zweryfikować po pierwsze, co widział dyżurny, po drugie, jeśli jest taka potrzeba dla konkretnego obiektu, wysłać sobie bądź wysłać klientowi potwierdzenie wykonania konkretnego wideokodu razem z załączonym na ekranie zrzutem obrazu z kamery. Także tutaj zachęcam też do stosowania dla klienta, że zaczynamy jeszcze generalnie tylko dwa raporty do omówienia. Jeszcze jest to zestawienie według zapłaczeń obsługi zdarzeń. Tutaj
Mamy taki raport, który pokaże nam, takie zestawienie, gdzie mamy. Tutaj mamy na przykład zakończenie obsługi z internecie. Dlaczego taki raport? No ponieważ wiadomo, że kosztami, które w tym momencie są generowane przez. Są to koszty interwencji. Czasem my płacimy, czasem oczywiście ktoś nam płaci. Natomiast tutaj. Tutaj proszę Państwa, chcielibyśmy na przykład co miesiąc ufakturować naszego klienta, gdzie jechaliśmy dla niego na interwencję i porozumiewamy tym zakończenia interwencja, na przykład zakończenie obsługi z interwencją. Jeśli mamy na przykład dojazd grupy wpisany fałszywy z dojazdem, fałszywy uzasadniony z dojazdem grupy, w tym momencie ustawienie takiego raportu spowoduje, że dostaniemy na maila zestawienie wszystkich zdarzeń, gdzie na przykład miały miejsce interwencje. No może dzięki temu możemy albo wysłać do obiektu, serwis, albo wyfakturować konkretnego na przykład swoim kontrahenta, dla kogo jeździmy na interwencję. I teraz ten raport pokazuje, jak ważne jest właściwe zakończanie interwencji. Działa to oczywiście w taki sposób, że jeśli mamy tutaj na przykład naruszenie chronionej strefy i dyżurny, taka informacja nie jest dla nas żadną informacją oprócz tego, że dyżurny zamknął ten alarm. Natomiast jeśli mamy zakończenie obsługi z internetu, czy tutaj ustawimy sobie swoje powody zakończenia obsługi, czyli fałszywy dojazdem, uzasadniony dojazdem, technik na obiekcie, bądź ustawimy na przykład dla wideokodów, bo możemy też ustawić dla konkretnego rodzaju zdarzenia, jeśli na przykład nazwa zdarzenia zawiera wideo, to w tym momencie ustawiamy wideokód OK, albo na przykład wideokód problemy techniczne. Jeśli takie zdarzenie zostanie zamknięte, na przykład tak jak tutaj w trybie obsługi zakończenie z internecją, w tym momencie na takim raporcie pojawią nam się właśnie tego typu zdarzenia. Jeśli operator nie przykłada się specjalnie i nie będzie tego odpowiednio klasyfikował, wtedy nie pojawi na przykład na tym raporcie. Jeszcze jeden raport, jest raport odczytu punktów. Ten raport odczytu punktów to wiadomo jest to raport, gdzie mamy odczytu punktów. Mamy raport odczytu punktów i tutaj już możemy wybrać grupę obiektów czy konkretne obiekty. Na raporcie pojawiają nam się data, obiekt, urządzenie, punkt i tak dalej. Ważnym tutaj punktem jest dojazd GI. Mianowicie jeśli chodzi o ten dojazd GI, działa to w taki sposób, że jak Państwo wiecie, na przykład czasami grupa interwencyjna objeżdża kilka obiektów w jednym urządzeniu, znalezienie się tych punktów na raporcie. Także tutaj jeśli chodzi o takie objazdowe obchody kontrolne pojazdu, to w tym momencie należy użyć opcji dojazd GI. No, kolejne opcje są to oczywiście Excel, CSV i cała reszta, raport rzeczywistych punktów standardowo oczywiście w Excelu, wygląda. Jeszcze jeden temat do omówienia, mianowicie są to raporty dynamiczne. W raportach dynamicznych możemy zdefiniować sobie tylko tutaj dwie rzeczy, mianowicie to, co powiedziałem wcześniej, czyli na przykład zakończenie obsługi z interwencją, fałszywym dojazdem uzasadnionym, ukryj obiekty bez danych. To już tylko tak na sam koniec pokażę. W tym momencie mamy tutaj taką ramkę, która nam pokazuje, że obiekt ochrony fizycznej. Tutaj było na przykład ileś zdarzeń typu alarmy, czy na przykład tutaj mamy zdarzenie alarmowe. Czyli tutaj w tym momencie mamy ostrzeżeń na przykład 1, ostrzeżeń 8, tutaj był jeden alarm krytyczny. To jest taki raport poglądowy do takiego szybkiego rzutu oka, jeśli chodzi o to, co dzieje nam się na obiekcie, czyli tutaj na samym końcu ostatni raport, który pokazuje, to mamy na przykład tutaj z konkretnego biura mamy 8 powiadomień, z czego 3 były zakończeniem obsługi, nie było zakończeniem obsługi z interwencją. Ten raport daje nam szybki pogląd na to, co dzieje się w systemie i
co tutaj możemy generalnie usprawnić, gdzie mamy dużo interwencji, gdzie mamy dużo alarmów i tak jakby tutaj mamy ten temat takiego szybkiego rzutu. Okej, myślę, że na następne webinar, oczywiście termin strony podany na Facebooku, ewentualnie w mailingu, także do zobaczenia na kolejnym webinarze. Dziękuję.